Kiedyś biegło tędy torowisko dla średzkiej linii kolejowej. Obecnie ulica Forteczna na poznańskiej Starołęce służy samochodom i autobusom. A w przyszłości w tym miejscu ma pojawić się rondo oraz blisko 50-metrowy wieżowiec. Takie są założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ja wolę tak, jak nawet teraz jest, tylko te gruzy tam nie mi się podobają, a tak zielono więcej jest, jest dużo lepiej. Nie chcemy tu żadnych bloków, które tak naprawdę cały dzień jest słońce tutaj. I no nie dosyć, że będzie zabierze nam całe słońce, ludzie będą sobie patrzeć z balkonów. Byłabym przeciwko takiej wysokiej zabudowie, wolałabym, żeby była ta mniej więcej zachowana struktura wszystkich tutaj budynków. To tylko część zmian, jakie są planowane pomiędzy ulicami Starołęcką, Forteczną i Romana Maja. Celem projektu jest przede wszystkim zmniejszenie ruchu na ulicy Starołęckiej i częściowe przekierowanie go na ulicę Romana Maja. Jak podaje Miejska Pracownia Urbanistyczna Urzędu Miasta Poznania, zmiany mają również na celu przebudowę terenów poprzemysłowych w nowe domy, mieszkania i lokale usługowe. Przebieg został skorygowany tak, aby jak najmniej ingerował w prywatne posesje, w domy, w ogrody domów jednorodzinnych, a bardziej skupiliśmy się na tych terenach poprzemysłowych. Kierunek rozwoju jako mieszkaniowy jest bardzo dobry, natomiast oczywiście są pewne ale. Komentuje pan Krzysztof, który mieszka przy ulicy Romana Maja. Jego wątpliwości budzi planowana budowa kilkudziesięciometrowego wieżowca, który ma znajdować się zaledwie kilkanaście metrów od ogrodzenia domów jednorodzinnych. Dokładnie taka sama sytuacja jest przy ulicy Śliskiej, kawałeczek stąd, którą też ten plan obejmuje i tam uzasadnili właśnie to, że ta bliskość zabudowy jednorodzinnej powoduje to, że po drugiej stronie tej ulicy Śliskiej zaproponowali budynki tylko pięciokondygnacyjne, właśnie żeby takiej sytuacji nie było. Dlatego całkowicie nie rozumiem, dlaczego tej samej filozofii czy takiego samego sposobu myślenia nie przyjęto tutaj. Dwa dni temu odbyło się spotkanie inwestora z mieszkańcami Starołęki i przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jej przedstawiciele nie wykluczają, że projekt nowej dzielnicy Poznania będzie wymagał poprawek. Chodzi o to, jak tą ukształtować tą zabudowę tak, aby ona, te parametry miały tak ukształtowane, żeby były jak najmniej inwazyjne dla zabudowy sąsiedniej. Mieszkańcy i urzędnicy zgadzają się jednak co do jednego. Przebudowa byłych terenów przemysłowych na Starołęce jest potrzebna. Te opinie podziela również radny miasta Poznania z ramienia Koalicji Obywatelskiej Tomasz Wierzbicki. Podkreśla jednak, że komfort mieszkańców jest tutaj sprawą kluczową. Przede wszystkim jest zabudowa jednorodzinna od strony ulicy Romana Maja przy ulicy Fortecznej. Tak więc ta zabudowa wysoka, która jest planowana, no musi tutaj uwzględniać to, że jednak tam też jest zabudowa. Trzeba podejść bardzo realnie do tematu. Apeluje radna miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości i zarazem wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Sara Szynkowska-Welsenk zwraca uwagę na koszty. Budowa nowej dzielnicy Poznania może wynieść kilkaset milionów złotych. Radna dodaje, że nie można także zapominać o stanie dróg. Dotyczy to głównie ulicy Fortecznej i Maja. Infrastruktura drogowa musi się tu zmienić, musi się poprawić. By ta drożność została zachowana, pamiętajmy, po drugiej stronie ulicy Starołęckiej. Konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego potrwają do 11 października. Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.